Cześć, witam Was serdecznie. Jak widzicie po tytule filmiku, dzisiaj będzie lubiałam to we wrześniu, czyli rzeczy z pielęgnacji, z kolorówki, po które najczęściej sięgałam w minionym miesiącu. Jak też możecie zauważyć, mam nowe tło. Tło w sumie to nie jest tło, tylko się przyniosłam pod akwarium, które mamy w domu. Chcę sprawdzić, czy to miejsce będzie lepsze do nagrywania niż poprzednie, ponieważ strasznie mnie denerwuje to prześwietlanie w filmikach. Myślę, że tutaj będzie trochę lepiej, ale okaże się w praniu. Nie przedłużając, zaczynamy od pielęgnacji. Pokażę Wam coś, o czym już mówiłam w ostatnim holu zakupowym, który dla Was nagrałam, czyli to miodowe masełko z The Body Shopu, 200 ml. Tutaj możecie zobaczyć użycie, już niestety dotknęłam dęka, ale piękne nawilżanie, fantastyczny zapach, coś do zjedzenia, naprawdę. Gdyby ktoś mi to postawił pod nos, aby nie wiedziała, że to jest masło do ciała, to bym to chętnie zjadła. Także Honey Mania z The Body Shopu. Absolutny ulubieniec września. Coś z pielęgnacji, czyli Nina Ricci. To jest takie serum rozświetlające do twarzy, które kupiłam w TK Maxie jakiś czas temu. Dokładnie nie pamiętam. Jest tutaj 30 ml. Cena to było, myślę, że coś między 6 a 8 funtów. Niestety bardzo szybko się ten kosmetyk zużywa, nie jest tak wydajny, jak tego oczekiwałam, ale ładne opakowanie, fajna pompka, świetny podmakijaż. Cieszę się, że spróbowałam, ponieważ nie znałam wcześniej tej firmy, także to był mój ulubieniec taki pielęgnacyjny do twarzy w miesiącu wrześniu. Ostatnia rzecz do buzi z takiej pielęgnacji, a raczej coś do demakijażu, czyli dwa płyn z Nivea do demakijażu oczu. To taki bardzo delikatny płyn, o którym już pisałam Wam na blogu, podlinkuję Wam post do niego, oraz coś, co kupiłam stosunkowo niedawno, ale stwierdziłam, że muszę to pokazać w ulubieńcach września, czyli dwufazowy płyn z Nivea. Obydwa te kosmetyki kupiłam na promocji, ten w Butcie za około 2,30 chyba, a ten ostatnio w Tesco za 1,60 funt, także dwa płyny do demakijażu z Nivea, jednak zdecydowanie bardziej wolę ten, ponieważ szybciej zmywa makijaż, ta dwufazówka. Oraz coś do włosów, to nie jest tylko ulubieniec września, to jest ulubieniec ostatnich miesięcy, ponieważ to jest spray, którego używam od kwietnia i możecie zobaczyć, jakie jest użycie, a używam go po każdym myciu włosów. Jest to spray z Marion. Ocet z malin i koktajl owocowy, to jest jeszcze taka formuła bez parabenów i bez SLS-ów, 120 ml, jeśli jesteście ciekawi, to możecie sobie zastopować i sprawdzić skład. Piękny zapach, fajnie wzmacnia włosy, pięknie je nabłyszcza. Często na przykład myję tylko włosy szamponem, a później psikam je tym sprayem z Marion bez żadnej odżywki i naprawdę fajnie się rozczesują, oczywiście Stangle Teaser, bo zwykła szczotka wyrwałaby mi chyba pół włosów. Także jeśli macie okazję, wiem, że kupiłam go w naturze, idźcie do natury, powąchajcie. Wiem, że są jeszcze takie ekspresowe maseczki do włosów właśnie z tej serii. Muszę sprawdzić to na tych polskich internetowych drogeriach, gdzie są kosmetyki właśnie dostępne tutaj w Anglii, co jest jeszcze z tej serii i chętnie zamówię, ponieważ sam spray sprawiał się u mnie świetnie i był mega wydajny. Także też możecie zobaczyć, jak właśnie włosy się po nim lśnią, bo myślę, że to nawet dosyć fajnie widać w kamerze. Także spray z Marion, absolutny ulubieniec, za zapach, za działanie jest super. Sprawdzę szybko czas. Dobra, mogę dalej gadać. Rzeczy z kolorówki. Część z tych rzeczy mam też na sobie, także możecie zobaczyć przy okazji, jak te rzeczy się na mnie prezentują. Jakiś czas temu, chyba u Panny Janny, usłyszałam w jakimś już dosyć dawnym filmiku, że miesza ona dwa podkłady matujący i rozświetlający. I tak szczerze mówiąc, na początku myślę, to tak za bardzo nie ma sensu, żeby mieszać dwa tak skrajne podkłady, jednak spróbowałam i zakochałam się w tym, jak moja buzia wygląda po takim połączeniu. Mówię tutaj o połączeniu podkładu matującego z Number 7 oraz czegoś, co jest ogólnie znane, czyli podkład Wake Me Up z Rimmel. Kupiłam go w kwietniu, różnie go używam, chwilę go używam, za chwilę go odstawiam, ponieważ był on teraz dla mnie zbyt ciemny. Zresztą nawet możecie zobaczyć, jest to dosyć ciemny kolor, jeszcze powiem, że to jest odcień 203, czyli True Beige, dlatego go mieszam go po prostu z innymi podkładami, które są w wykończeniu matowym lub takim neutralnym lub z kremami BB.
tu jak niestety widzicie, już mam po prostu samą końcówkę tego podkładu z number 7, dlatego też w sumie będę mogła je szybko wykończyć. I możecie zobaczyć właśnie, jak wygląda to połączenie tych dwóch podkładów u mnie na buzi, czyli jest bardzo dobre krycie, fajnie wyrównany koloryt, dodatkowo lekkie rozświetlenie, nie jest to taki pudrowy, taki chamski mat, także mieszajcie podkłady ze sobą, czasem możecie uzyskać efekt, którego byście się nawet nie spodziewały, a nie możecie uzyskać też innymi kosmetykami, także zestaw, połączenie tych dwóch kosmetyków również było moim ulubieńcem w tym miesiącu. Dwie rzeczy z W7. Czyli ogólnie już znane, też myślę ogólnie lubiane, dosyć łatwo dostępne, ponieważ na eBayu czy na Allegro te kosmetyki są. Jako pierwszy będzie Honolulu, czyli taki bronzer z satynowym wykończeniem, który też mam dzisiaj na buzi, zawsze nim konturuję twarz, możecie zobaczyć, jak ta buzia wygląda. Mamy tutaj 6 gram za około 3-4 funty, to jest moje trzecie, czwarte, może piąte opakowanie, jeśli skończę je, to kupię na pewno ponownie. Także mój absolutny ulubieniec, czyli W7, to jest ulubieniec już chyba całego roku, albo jak nie dłużej, oraz coś, co kupiłam, nie używałam, ale od jakiegoś czasu po prostu zakochałam się w tym, czyli Afrika. Pierwotnie jest to bronzer, ponieważ producent pisze, że to jest bronzer, jednak to nie jest moim zdaniem bronzer, to jest taki rozświetlający róż, którego możemy używać jako rozświetlacz na kości policzkowe lub jako róż, jednak daje on bardzo delikatne wykończenie. Taki kolor półtransparentny, który myślę, że będzie też do większości z nas pasował. Mam tutaj 8 gram, cena też jest około 3-4 funty, także taki zestaw dwóch naprawdę tanich, a dobrych kosmetyków z W7, które Wam serdecznie polecam. Coś, co kupiłam we wrześniu, używam od jakichś 2 tygodni, jednak muszę o tym wspomnieć, czyli maskara z Maybelline The Rocket Volume Express, którą mam też dzisiaj na sobie, możecie zobaczyć, jak wygląda ona na rzęsach. Fajnie rozdziela, fajnie pogrubia, robi wszystko, czego możemy tylko chcieć od maskary. Kupiłam ją w Butcie na promocji, jedna, druga za pół ceny, drugą wzięła moja Kasia, w sumie to ona mi ją kupiła. I tak jak powiedziałam, to jest cena około 7 funtów, gramatura to jest aż 9,6 ml, także jest to naprawdę ogromna pojemność jak za maskarę. Jeszcze pokażę Wam szczoteczkę, która jest naprawdę gruba, z takimi cieniutkimi włoskami, które na końcu są jeszcze krótsze, dzięki czemu fajnie możemy wyczesać te rzęsy w kąciku. Także na pewno maskara z Maybelline. To jest też moja pierwsza maskara z Maybelline. Może mi polecić jakieś inne, które się u Was sprawdziły. Chętnie bym jakąś inną jeszcze z Maybelline wypróbowała, którą mi polecicie. Oraz na koniec dwie rzeczy, o których już też pisałam, podlinkuję Wam post w opisie do bloga. Pierwsza rzecz to będzie taka kredka w odcieniu Nude z Rimmel, z tej serii Scandalize. Jest to kredka, którą używam na linię wodną lub pod łuk brwiowy. Fajna, wydajna, tania, świetna. Jeśli macie nude kredki, a jakieś szukacie, polecam Wam tą z Rimmel. Oraz ostatni ulubieniec, nie tylko września, w sumie bym powiedziała wakacji i teraz tutaj po początku tej jesieni. Będzie to rozświetlający korektor w pędzelku z Collection, tu już jak widzicie napisy są okrutnie zdarte, nie pamiętam niestety gramatury, jednak wydajny, pięknie rozświetla właśnie tą granicę pod oczami, bardzo delikatny, nie waży się, nic się z nim nie dzieje, dużo dziewczyn go porównuje do tego korektora z YSL, o ile dobrze kojarzę, także po co przepłacać 3-4 funty super korektor pod oczy. Oczywiście jeszcze on nie da jakiegoś dużego krycia, jeśli mamy duże cienie pod oczami, czy ta skóra jest w jakimś gorszym stanie, to on tego nie dokryje, ponieważ on jest typowo rozświetlający. Szybko mi się udało nagrać, jak widzę, tych ulubieńców, z czego się bardzo cieszę, że się zaś nie rozgadałam w jakiś kosmiczny sposób. Myślę nagrać jeszcze niekosmetycznych ulubieńców miesiąca września, trochę poopowiadać o tym, co się u mnie działo we wrześniu, albo napiszę post na blogu, zobaczymy. Więc tyle, dziękuję serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, pa!